Cześć, witajcie w następnej lekcji kursu dotyczącego Grafany. Dzisiaj będzie lekcja praktyczna dotycząca definiowania zmiennych na poziomie dashboardów, co omawialiśmy teoretycznie w poprzedniej lekcji. Jesteśmy w interfejsie użytkownika Grafany, w dashboardach. Dodajmy nowy dashboard, żeby tam zdefiniować nasze zmienne. Add visualization. Dajmy MySQL, ale na razie nie będziemy z tego korzystać, więc dajmy tylko Apply. Zmodyfikujmy nazwę naszego dashboardu, Dynamic albo Dashboard Variables. I teraz Save Dashboard. Zapiszmy nasz dashboard. I tak jak omawialiśmy w poprzedniej lekcji, dodawanie zmiennych na poziomie dashboardu odbywa się poprzez Dashboard Settings. Klikamy tę opcję, następnie Variables. I teraz możemy dodać zmienną. Gdzie będziemy definiować różne typy tych zmiennych. Zobaczmy na początku typy, które posiadamy. Są to typy, które omawialiśmy. Query, czyli zapytanie do naszego źródła, custom, textbox, Constant, Data Source, Interfile i Adcock Filters. Zacznijmy od pierwszego typu queries. Tutaj na początku podajmy Name i w naszym przypadku User Users. Będziemy tutaj tworzyć unikatowe nazwy użytkowników w naszej tabeli. Option display name label i tutaj label name nie musimy tego dodawać. Jest to etykieta opcjonalna. Description możemy dodać. Nazwa user name from salary table, ponieważ będzie to nazwa użytkownika z tabeli z zarobkami, którą definiowaliśmy wcześniej. Sean dashboard label and value, zostawmy to w ten sposób, data source, ponieważ będziemy chcieli nasz dashboard opierać o dane z MySQL, wybierzmy tutaj data source MySQL i musimy teraz podać kwerendę, czyli zapytanie do SQL. A. Przenieśmy się na chwilę do IDE. W IDE przygotowałem takie zapytanie Będziemy chcieli definiować nazwy użytkowników, które znajdują się w naszej tabeli. W tym celu użyjemy następującej kwerendy Select Distinct Username from Current Users Salaries, czyli z tabeli, z którą korzystaliśmy wcześniej. I jak widzimy, w ten sposób wybieramy unikatowe nazwy użytkowników zawarte w tej tabeli, co umożliwi nam na przykład filtrowanie. Wróćmy z powrotem do grafany. W grafanie teraz w pozycji Query klejmy to, Teraz jak wkleiliśmy, możemy nacisnąć Run Query i jak widzimy, mamy tu podgląd naszych wyników. Czyli wszystkie unikatowe imiona z naszej tabeli znajdują się i będą dostępne w naszej zmiennej, które będziemy mogli używać w tworzeniu wykresów. Zaraz pokażę o co chodzi. Następnie można opcjonalnie, można tylko wyciągnąć część z tych wyników, używając wyrażeń typu regex, które tutaj możemy definiować, jeżeli chcielibyśmy zawęzić. Listę otrzymanych wyników. W naszym przypadku nie chcemy. Chcemy, żeby użytkownik miał dostęp do wszystkich wyników. Kolejnie mamy sortowanie. Czy chcemy sortować wyniki na przykład alfabetycznie, tak jak tutaj? Disabled. Czyli jeżeli jest disabled, zostanie to zwrócone tak, jak zostało zwrócone z naszej bazy danych. No i widzimy, mamy jeszcze kilka innych opcji. Refresh: Jak powinno się to odświeżać, jeżeli ładujemy dashboard albo on time range change. Jeszcze mamy opcję selections. Możemy wybierać multi value, żeby mógł użytkownik wybrać kilka wartości z listy i czy, musimy, czy chcemy dodać opcję, żeby użytkownik mógł jednym Określeniem All wybrać wszystkich użytkowników. Wybierzmy to w ten sposób, aby była taka możliwość, to znaczy, że użytkownik może wybrać jednego, kilku bądź wszystkich użytkowników na raz. Apply, żeby to zastosować. Zapiszmy dashboard. Zapisaliśmy. Wróćmy teraz do naszego dashboardu, dashboard, dashboard variables, który zdefiniowaliśmy. I jak widzimy, na naszym dashboardzie jest dostępna zmienna users. Tak ją nazwaliśmy. Jak widzimy, tutaj najeżdżając na tę zmienną, mamy również napisane username from salaries table i są dostępne nasze zmienne. Możemy zaznaczyć wszystkie. Możemy zaznaczać pojedyncze. Możemy odznaczyć i w ten oto sposób pracować z tymi zmiennymi. Zobaczmy teraz, przygotujmy sobie jakiś prosty panel, wizualizację, żeby wykorzystać te zmienne. Teraz przejdźmy do code, żeby wykorzystać kod, czyli zapytanie, żeby odświeżyć nasze dane. Wklejam tutaj zapytanie, żeby wykorzystać naszą zmienną, którą utworzyliśmy users. Jak widzimy, jest tu proste zapytanie, syntax MySQL, czyli select username salary. Mam current users salaries, ale co jest istotne, jest tutaj warunek WHERE, gdzie odwołujemy się w nawiasach klamrowych przed po dolarze do naszej zmiennej USERS. RUN QUERY. Tylko musimy to zmienić na wykres wskaźnikowy. Jeszcze raz RUN QUERY. Tylko tutaj musimy zmienić, że to nie będzie time series, tylko data. Ponownie naciśnijmy RUN QUERY. Jak widzimy, mamy już nasze wyniki, ale zobaczmy może jakieś lepsze sugestie i wizualizacje. Wybierzmy sobie na przykład Bar Gauge LCD, żeby korzystać z tego typu wykresu. I jeszcze raz, jak widzimy, odwołujemy się do naszej zmiennej poprzez użycie nazwy tej zmiennej, którą zdefiniowaliśmy w nawiasach klamrowych oprzeczoną znakiem dolara. Apply. I teraz jak widzimy, możemy modyfikować tutaj zakres naszych zmiennych. Wybierając to, i automatycznie panel się odświeży. Możemy wybrać wszystkich użytkowników, widzimy, że panel się zmodyfikował. Możemy też wybierać na przykład dwóch, możemy wybierać pojedynczych, i w ten sposób właściwie odświeża się panel, dzięki czemu możemy mieć dodatkowe interakcje z użytkownikiem. Ponieważ ta lekcja trochę już trwa, zakończmy w tym miejscu. I podsumujmy sobie ją krótko. Zmienne definiowane na poziomie dashboardów umożliwiają dodatkową interakcję i możliwość skazywania przez użytkownika zakresu zmiennych, które, jeżeli użyte w poszczególnych panelach i wykresach, zostaną tam zaaplikowane i dane znajdujące się na tych wykresach zostaną odświeżone. Jest to przydatne, gdy mamy wiele wykresów i paneli na danym dashboardzie, do którego aplikujemy zmienne, które będą zlokalizowane na górze, dzięki czemu wprowadzamy dodatkowy element wizualizacji i interakcji dla użytkownika. To by było wszystko w tej lekcji, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnej.